Przykazanie czwarte. Czcij ojca swego i matkę swoją. Mamo! Psik! Skarbie, znów się przeziębiłaś. Mamo, mogę iść potańczyć? Rita, w takim stanie lepiej zostań w domu. Tato przecież już ci powiedział. Mamo, ale przecież nie mam gorączki, mamo. Przecież miałaś ją cały ranek. Proszę, i tak pójdę. Nie, przykro mi, ale nie pójdziesz. Proszę, w przyszłym tygodniu mam występ. Chciałabym na nim być. Dobrze, w przyszłym tygodniu masz występ, ale dzisiaj masz paskudne przeziębienie, więc musisz zostać w domu. Ojej, nic nie rozumiesz. Skarbie, rozumiem doskonale, ale jestem twoją mamą i jestem także lekarzem. Cześć. Rita! Rita! Rita, co z twoim przeziębieniem? Rita, gdzie jesteś? Co znaczy czcić rodziców? To oznacza, że zawsze należy słuchać rodziców. Ja czasami nie słucham tatusia. Ale moją mamę zawsze, bo jak nie, to daje mi klapsa, a to boli. Moi rodzice nigdy mnie nie uderzyli. Jestem bardzo posłuszna. Aby czcić i szanować rodziców, nie musimy ich cały czas chwalić i mówić im, że zawsze mają rację. Nawet rodzice czasami popełniają błędy. Czcimy rodziców także, gdy rozmawiamy z nimi. Pracujemy, staramy się ich rozumieć i przebaczamy im pewne braki. Witaj, Rito. Proszę pani, czy jest Hakim? Nie, wydaje mi się, że poszedł do klasztoru. Mieliście się tam spotkać, prawda? Tak, ale ja dzisiaj nie pójdę. Psik! Jesteś przeziębiona. Wejdź do domu. Widzieliście Ritę? Nie, jeszcze się tutaj nie pokazała. Rita, nie krępuj się. Poczęstuj się biszkoptami z miodem. Jeszcze trochę ciepłej herbaty? Nie chcę dłużej być z rodzicami. Chcę od nich odejść. Niemożliwe. A co ci zrobili? Nie rozumieją mnie. Wiesz, Rito, podobnie i ja myślałam o mojej mamie. I co? W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to ja jej nie rozumiałam. O, spójrz na to zdjęcie. To pani? Nie, to moja mama. Ja jestem tym dzieckiem na ręku. Gdy rodzice przywieźli mnie do Polski, miałam 5 lat. W naszym kraju wiele dzieci umierało przed 10. rokiem życia. Podróż trwała ponad miesiąc. Rodzice musieli ponieść wiele ofiar, różnego rodzaju przykrości, aby zapewnić mi przyszłość. Nawet ryzykowali swoje życie. Dzięki ich poświęceniu i pracy ty masz teraz przyjaciela, który ma na imię Hakim. O, przepraszam, pójdę otworzyć. Tato i mama są twoimi aniołami. Pani umie mówić? Kiedy trzeba. Historia waszego życia jest wspaniała. Twojego także. Kochaj swoich rodziców. Skarbie. Mamo! Dlaczego uciekłaś? Bardzo się o ciebie baliśmy. Przepraszam, byłam bardzo zdenerwowana. Ty też nam wybacz. Chyba cię nie rozumieliśmy. Teraz wrócimy do domu i zmierzymy temperaturę. Bracia Antoni! Wejdźcie, zobaczymy się na dole. Michał, teraz twoja kolej. No, opowiadaj. To jest mój tato, gdy otrzymuje dyplom. A to jest moja mama z przyjaciółkami. Ta ruda ma skośne oczy. Mama i tata jako narzeczeni. Przed czy po studiach medycznych? Myślę, że po. Tak, po. A teraz proszę o wielkie brawa, bo ten... ja! Mamo! Tak, skarbie, co się stało? Boli mnie gardło. Pójdę do apteki po coś odpowiedniego. Może nie pójdę na tańce? Chyba tak będzie lepiej, córeczko, bo jeszcze złapiesz grypę. Mamo... O co chodzi? Gdy będę duża, zawsze będę miała cię blisko siebie. Wspaniale! Bardzo na to liczę. Wiesz, mama Hakima opiekuje się babcią. Tak, wiem. To bardzo sympatyczna babcia. A co z twoim tatą? Zostawimy go samego? Nie,
on też będzie ze mną. Będziemy zawsze razem. Lewa ręka na raz, lewa ręka na dwa. Obie ręce na raz, jedna ręka na dwa. Chętnie pomoc ci da. Prawa noga na raz, lewa noga na dwa. Obie nogi na raz, jedna noga na dwa. Będzie do ciebie szła. Pójdę w górę, gdzie ty. Pójdę w górę, gdzie ty. Pójdę na dół, gdzie ty. Gdzie ty. Pójdę wszędzie, gdzie ty. Pójdę chętnie, bo wiem, zawsze z tobą być chcę. Śpiewam z tobą i gram. Śpiewam z tobą i gram. Tobie oddam, co mam. Co mam. Śpiewam z tobą i gram, bo by szczęśliwym być, trzeba dla kogoś żyć. Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, ręka, noga, jest. Pójdę na dół, prawa ręka, lewa ręka, górę, na dół, yeah! Oh, ba, bi, 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 bi